Так, если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра – это нора. Ага. А нора – это кролик. Ага. А кролик – это подходящая компания. А подходящая компания – это такая компания, где нас могут чем-нибудь угостить. Эй, кто-нибудь дома? Я спрашиваю, эй, кто-нибудь дома? Hello there. No hej, dawno mnie tutaj nie było. Jakby co to żyję, po prostu wpadłam w jakąś czarną dziurę odmętu i bloku artystycznego, przez co nie miałam siły za zabranie się za nowy film. Na szczęście udało mi się to przezwyciężyć i postanowiłam wrócić z nowym wideo, nad którym pracuję od roku. Jak tytuł wskazuje, dotyczy on rosyjskiej adaptacji Kubusia Puchatka, a pracę nad nim rozpoczęłam w marcu 2021. Tylko że, jak wspomniałam wcześniej, przez różne różności stanęłam w miejscu jak taka kłoda, nie wiedząc co począć dalej. Było mi jednak źle z myślą, że na stworzenie tego materiału poświęciłam dużą ilość czasu, a ostatecznie miałabym go wrzucić w jakiś folder prac nieskończonych. Koniec końców postanowiłam go sfiniszować i wypuścić. Tak więc wróciłam do roboty prawie rok później. I jak się okazało, może to i dobrze, że moją pogadankę o Puchatku postanowiłam wydać dopiero w 2022, bo na ten rok przypada moment, kiedy misiek trafia do domeny publicznej. Może to był znak, kto wie. W każdym bądź razie wróciłam. Boże, ten film będzie miał z godzinę przez to moje gadanie. Kończąc ten krótki wstęp, przejdźmy do samego filmu. Przedmowa. Zapewne każdy z Was widział choć jedną kreskówkę bądź film animowany, gdzie głównym bohaterem był miś. Na przestrzeni lat powstało wiele takich dzieł, które nieco umilały nasze dzieciństwo i do tej pory można o nich gdzieniegdzie usłyszeć. Zagraniczne miśki, takie jak Yogi, Paddington, Troskliwe misie były słodkie, okej? Okay? Miś Rupert, Gumisie, mój ukochany niedźwiedź w dużym niebieskim domu. Iść, już czas pożegnać się. A pamiętacie Struksika na minimaksie? Czy też bardziej lokalny, jak miś Koralgol. I tak wiem, Koralgol jest postacią wykreowaną we Francji, jednak kreskówka z nim powstała w polskim studiu Semafor, dlatego zaliczam go do bardziej lokalnych miśków. Czy nasza polska duma narodowa, nasz narodowy niedźwiedź, miś Uszatek? Jednak jest jeszcze jedna postać. Pewien misiek o bardzo małym rozumku, a nazywa się Kubuś Puchatek. Jest on raczej jedną z najpopularniejszych postaci animowanych, jakie widział świat i przygody z jego udziałem do tej pory cieszą młodszych, jak i starszych widzów. Stały się one kultowe ze względu na swój humor i nostalgiczny ton, a co najważniejsze, postacie. Jednak w dzisiejszym filmie nie będzie omawiany ten oto żółty misiek w czerwonej koszulce, lecz zupełnie inny, nieco bardziej brunatny, z dalekiej Rosji, a na imię mu Winnie Puch. Zacznijmy jednak od samego początku, a była nim książka, albo raczej książki. Rozdział pierwszy, w którym Alan Alexander Milne tworzy misia Puchatka. Kubuś Puchatek, jak i późniejsza kontynuacja Chatka Puchatka zostały napisane przez brytyjskiego pisarza Alana Alexandra Milne. Inspiracją do stworzenia książeczek został jego syn Christopher Robin oraz jego pluszowe zabawki. Jedną z nich był miś o imieniu Winnie. Imię to wzięło się od niedźwiedzicy Winnie bądź Winnipeg, którą mały Krzyś miał okazję podziwiać w londyńskim zoo. Pooh natomiast wzięło się od łabędzia, innej maskotki, którą posiadał Christopher Robin. Opisane to zostało w przedmowie pierwszej powieści. Oprócz tej książki była jeszcze inna książka o Krzysiu i ten, kto ją czytał, przypomni sobie, że Krzyś miał kiedyś swojego łabędzia. A może to łabędź miał swojego Krzysia? Nie wiem na pewno jak tam było. A ponieważ łabędź był pokryty białym puchem, Krzyś nazwał go Puchatkiem.
Było to bardzo dawno temu i kiedy pożegnaliśmy się ze sobą, po prostu wzięliśmy sobie to imię, bośmy nie myśleli, aby się ono mogło jeszcze kiedyś w życiu łabędziowi przydać. Więc kiedy Krzyś dostał Misia i Miś powiedział, że chciałby mieć jakieś niezwykłe imię, Krzyś powiedział od razu, że będzie się nazywał Kubuś Puchatek. I tak też się stało. Każdy, kto przyjedzie do naszego miasta, musi koniecznie pójść do zoologicznego ogrodu. Są ludzie, którzy zaczynają zwiedzanie ogrodu od początku zwanego wejście i strasznie prędko idą od klatki do klatki i zanim kto się obejrzy, już są przy bramie, na której napisane jest wyjście. Ale są inni, bardzo mili ludzie, którzy idą prosto do zwierzęcia, które lubią najbardziej i tam się zatrzymują. Więc kiedy Krzyś przychodzi do zoologicznego ogrodu, idzie od razu do klatki, w której są niedźwiedzie. Mówi coś po cichutku trzeciemu dozorcy z lewej strony, drzwi otwierają się i przechodzimy przez ciemne korytarzyki, a potem po stromych schodach idziemy do pewnej klatki, która się otwiera i wyłazi z niej coś brunatnego i kosmatego. I Krzyś z okrzykiem, ach Misiu, rzuca mu się w ramiona. Otóż ten niedźwiedź nazywa się Kubuś. To imię bardzo do niego pasuje, co świadczy o tym, że jest to świetne imię dla misiów. Ale najzabawniejsze jest to, że nie możemy sobie przypomnieć, czy Kubuś dostał imię po Puchatku, czy Puchatek po Kubusiu. Kiedyś wiedzieliśmy, aleśmy o tym już zapomnieli. Wszystko to miało ogromny wpływ na autora, w wyniku czego stworzył książeczki dla dzieci o przygodach misia Puchatka, które jak się później okazało, stały się fenomenem na skalę światową. Rozdział drugi, w którym do historii wbija się wielkie korpo z myszą na czele. No cóż, nic więc dziwnego w tym, że kilkadziesiąt lat później książki te stały się źródłem inspiracji dla filmowych adaptacji. I tutaj wkracza Steven Schlesinger? Steven Schlesinger. Nie. Disney jeszcze nie. Steven Schlesinger był amerykańskim producentem powiązanym z komiksami, filmami i tym podobnie. Wykupił prawa do adaptacji książek i to właśnie dzięki niemu Puchatek znany jest ze swojej czerwonej bluzeczki. Dopiero po jego śmierci do akcji wkroczył Disney. I dopiero wtedy wytwórnia wykupiła od niego prawa, stąd też kwestią czasu było wydanie ich animacji z udziałem leśnych bohaterów. No i tak się złożyło, że wkrótce potem wytwórnia zaczęła wydawać krótkometrażówki bazujące na poszczególnych rozdziałach obydwu książek. Shorty te w 1977 roku zostały wydane w formie pełnometrażowego filmu animowanego The Many Adventures of Winnie the Pooh, lub jak to jest w naszym języku, Przygody Kubusia Puchatka. I jak się później okazało, był on sukcesem. Według mnie jest to bardzo wierna adaptacja książek. Idealnie przekłada cały urok i klimat powieści oraz same postacie jeden do jednego. Natomiast strona wizualna czerpie garściami inspiracje z tradycyjnych już wizerunków Puchatka, czyli Schlesingera, jak i oryginalnych ilustracji wykonanych przez Ernesta Howarda Sheparda. I tutaj tylko dopowiem, że według mnie ten okres w twórczości studio był idealnym momentem na stworzenie takiej adaptacji Puchatka ze względu na styl, jakim się w tym momencie posługiwali, czyli szkic. I tutaj się zatrzymamy, bo to nie ten misio w koszulce miał być bohaterem tego filmu, tylko jego kuzyn Winnie Puch. Polećmy zatem do odległej Rosji i zobaczmy, jak to tam było z tym Puchatkiem. Rozdział trzeci, w którym rodzi się sowiecki Puchatek. Poprzednim rozdziałem chciałam pokazać, jak potoczyły się dalsze losy książek o Puchatku i tym samym przedstawić, jak światowym fenomenem okazały się te powieści, stając się przy tym ogromnym źródełkiem do pozyskiwania pieniędzy, że tak to powiem. I tutaj skończę ten temat, bo to jednak nie ten Kubuś miał być bohaterem tego filmu, tak jak mówiłam poprzednio, tylko jego kuzyn Winnie Puch. Polecimy zatem do odległej Rosji i zobaczmy, jak to tam było z tym Puchatkiem. Książki o przygodach Kubusia i spółki pojawiły się dopiero w latach 60. XX wieku za sprawą Borisa Zachodera, rosyjskiego pisarza i tłumacza, który w swojej karierze przetłumaczył wiele znanych na całym świecie klasyków, na przykład Alicję w Krainie Czarów, Mary Poppins, czy też właśnie naszego tytułowego misia,
przez co przyczynił się do spopularyzowania ich w Rosji. Zachoder przy tłumaczeniu Kubusia Puchatka obrał sobie za cel opowiedzenia go na nowo. Chodziło o to, aby książki były bardziej przystępne rosyjskiej publiczności, a nie dosłownym tłumaczeniem oryginału. Wkrótce potem, na podstawie twórczości Milne, stworzono krótkometrażówki o przygodach Puchatka. Reżyserem został wybitny animator Fiodor Hitruk, natomiast scenarzystą sam Zachoder. Studio odpowiedzialnym za produkcję był Sojus Multfilm, w którym pracował Hitruk. Wówczas było to największe studio animacji w Rosji. Jest to też jedno z moich ulubionych, chociażby ze względu na swoją różnorodność stylistyczną. I powiecie mi, Ed, ale ja go nie znam. A ja wam odpowiem, spokojnie, spokojnie, ja wiem. Ja wiem, że ta nazwa może nie do końca brzmieć znajomo, ale studio to stworzyło masę fantastycznych filmów, które eksportowane były do innych krajów, w tym Polski, i były emitowane w telewizji albo sprzedawane na VHS-ach. Przykładami produkcji tej wytwórni są Królowa Śniegu, Konik Garbusek, czy też absolutnie nasz kochany mały... To ja, Czebulaszka. Czy też chyba najbardziej znane w Polsce... No, zajec. Pogodzi. Czyli Wilki Zając. I zdecydowanie jedna z moich absolutnie ulubionych animacji, Jeżyk we mgle. O której sobie niedługo więcej pogadamy. Hihi. Rosnącą popularność zyskuje również bohater dzisiejszego filmu. No dobrze. Zostawmy już samo studio i pogadajmy o naszym sowieckim miśku. Jest, w końcu mamy ten moment. No to jak ostatecznie wygląda ten Puchatek? Zobaczmy. Rozdział 4, w którym Winnie Pooh. No i w końcu przechodzimy do najważniejszego punktu, czyli samego Winnie Poocha. Pierwszy short Winnie Poocha swoją premierę miał kilka lat po pierwszych odcinkach amerykańskiego Puchatka. Kubuś Puchatek i Miododajne Drzewo oraz Wietrzodzień Kubusia Puchatka. Jednakże reżyser rosyjskiego misia nie miał pojęcia, jak one wyglądały i nie był z nimi w ogóle zaznajomiony. Dlatego sowieckie krótkie metraże powstały jako bezpośrednie adaptacje książek Milne. Stanowią one samoistne dzieło, niepowiązane z amerykańskimi i trzeba przyznać, że są tak bardzo inne, ale tak samo dobre, co ich amerykański odpowiednik. I tak, nie chciałam z tego filmu robić analizy porównawczej amerykański-rosyjski Puchatek, tylko że między tymi dwoma adaptacjami jest sporo różnic, że aż mi ciężko nie mówić o nich w kontekście porównania, bo jednak bardzo dużo osób dorastało z tym, w cudzysłowie, oryginalnym Puchatkiem i ten Puchatek nałożył swoją wizję twórczą, która jest serio inna niż ta sowiecka. Dlatego chcę mówić o rosyjskim misiu nie na zasadzie porównania, który jest lepszy, lecz pod kątem różnic elementów filmu. Tak to nazwijmy. Kończąc tę krótką przerwę, przejdźmy do analizy sowieckich shortów. Finally! Fabuła. Na początek, cały film lub też kompilacja składa się z trzech krótkometrażówek. Kubuś Puchatek, Kubuś Puchatek idzie w gości, Kubuś Puchatek i jego troski. A całość liczy sobie około 47 minut. Każdy z odcinków opiera się na konkretnych rozdziałach z pierwszej książki i do stworzenia tych krótkometrażówek wykorzystano. Rozdział pierwszy, w którym poznajemy się z Kubusiem Puchatkiem i z pszczołami i tu zaczyna się opowiadanie. Rozdział drugi, w którym Puchatek idzie z wizytą i wpada w potrzask. Rozdział czwarty, w którym Kłapouchy gubi ogon, a Puchatek go znajduje. Oraz rozdział szósty, w którym Kłapouchy obchodzi swoje urodziny i dostaje dwa prezenty. Pierwsze dwie krótkometrażówki bazują na pojedynczych rozdziałach, pierwszym i drugim, natomiast ostatnia, najdłuższa, jest połączeniem dwóch różnych rozdziałów, czwartego i szóstego, w jedną dużą historię. I o wow, jak im się to udało! Dobra, a teraz przejdźmy szybko przez fabułę odcinków. Numer 1. Kubuś Puchatek. Pierwsza krótkometrażówka opowiada o Puchatku chcącym zdobyć miód z gniazda os, co mu się średnio udaje. Mimo trudności nie poddaje się i wpada na pomysł przebrania się za deszczową chmurkę, w czym pomaga mu prosiaczek. Prezentuje mu wtedy niebieski balonik, mający udawać niebo. Puchatek, upoplany cały w błocie, udaje deszczową chmurkę. Mimo wszystko akcja się nie udaje i Mich zostaje ściągnięty na ziemię, kończąc tym pierwszą część. Drugi short, Kubuś Puchatek idzie w gości, opowiada o tym, jak Puchatek z prosiaczkiem poszli do gości w królika.
Ja pier... Drugi short, Kubuś Puchatek idzie w gości, opowiada o tym, jak Puchatek z Prosieczkiem poszli w gości do królika, który poczęstował ich miodem. No i jak pewnie każdy już wie, Puchatek przez swoje łakomstwo utyka w dziurze. Magnifier! Oj! Jednak z pomocą Prosiaczka i królika udaje się go wyciągnąć. Ostatnia część pod tytułem Kubuś Puchatek i jego troski jest najdłuższą ze wszystkich i to właśnie w niej twórcy postanowili połączyć dwie historie z 4 i 6 rozdziału w jedną całą fabułę, która wygląda następująco. Kłopuchy ma urodziny i jest mu strasznie smutno, że nie dostał żadnych prezentów oraz życzeń. Co za miejsce, nie do życia. Odwiedza go Puchatek i zauważa, że osiołkowi brakuje ogona. Miś wraca do domu i w drodze spotyka Prosiaczka. Oznajmia mu, że dziś jest dzień kłapołuszka, na co Prosiaczek wpada na pomysł, że hej, jako prezent dam balonik. Natomiast Puchatek baryłkę miodu. Następnie misiu udaje się do soby, żeby ta na prezencie napisała życzenia. Jednak głód przyćmił Puchatkowi rozum i w drodze zjada miód, więc postanawia dać tylko baryłkę. Będąc u sowy odkrywa, że dzwonek wiszący obok drzwi to ogon kłapołuchego. W tym czasie Prosiaczek biegnąc szybko do osiołka upada, niszcząc przy tym balonik. O kurwa, balonik! Mimo nieszczęśliwego wypadku szybko zjawia się kłapołuchego, aby dać mu upominek i tłumacząc mu co się stało. Kłapołuszku, ja go pękłem! Mimo przykrego wypadku świnka podarowała gumowe zwłoki osiołkowi, który strasznie cieszy się z tego ładnego prezentu. Po chwili zjawia się Puchatek z baryłką, sprawiając, że kłapołuszek staje się jeszcze szczęśliwszy, jak nigdy dotąd, a na sam koniec przybywa sowa z ogonkiem kłapołuszka i wszystko skończyło się szczęśliwie, celebracją urodzin osiołka, bo kłapołuszek zasługuje na wszystko, co dobre. Dajcie mu więcej szczęścia. Cały świat dla kłapołuszka. Zaprezentowane ekranizacje są bardzo wiernymi adaptacjami powieści, mimo występowania drobnych różnic względem pierwowzoru. Dla przykładu, w krótkometrażówkach brakuje postaci Krzysia, który został całkowicie usunięty z sowieckich shortów. I w scenach, na przykład w pierwszym odcinku, został zastąpiony Prosiaczkiem. Wymazanie ludzkiej postaci z całej historii było planowane od samego początku, gdyż twórcy, opierając się na książce, chcieli stworzyć samoistne uniwersum z leśnymi bohaterami, niepołączone z ludzkim. Stąd wszystkie postacie nie przypominają zabawek, tylko prawdziwe zwierzęta. Oczywiście, jako że bazują na pierwszej książce, to nie ma też postaci tygryska, które swój reveal ma dopiero w drugiej części. Brakuje też postaci kangurzycy i maleństwa, gdyż nie uczestniczyli w tych konkretnych książkowych historyjkach. Największy żal można mieć do ilości wydanych shortów. Raptem powstały tylko 3, a jestem bardzo ciekawa, jak twórcy przedstawiliby resztę postaci. Ogólnie mówiąc już o tych kreskówkach, są bardzo przyjemnie napisane. Są krótkie, zabawne, a przede wszystkim bardzo angażujące. Starają się przełożyć urok książek, dodając od siebie tej takiej swojskości. Są to mimo wszystko krótkometrażówki i twórcy dobrze starają się upchać wszystko, co najważniejsze w określonej ramie czasowej, przez co ta fabuła tak płynnie leci i ogląda się to bardzo przyjemnie. A same historie są bardzo urocze i przywołują taką nostalgię. Postacie. W sowieckiej ekranizacji wystąpiło 5 bohaterów z książek. Kubuś Puchatek, Prosiaczek, Królik, Kłapouchy oraz Sowa. Wszystkie postacie starają się odzwierciedlać swoje literackie pierwowzory. Różnią się od swoich zachodnich kuzynów i prezentują się inaczej niż przyzwyczaiła nas do tego amerykańska produkcja. Prosiaczek jest mały, słodki, żywszy, bardziej pogodny i odważniejszy, ale też wrażliwy i bardzo ceniący sobie przyjaźń i uczucia swoich przyjaciół. Królik jest postacią poważną i elegancką, trzymający wszystko w sobie i cniący swoją prywatność. Mimo nieprzyjemnych sytuacji stara się zachować spokój, ale jest przy tym gościnny, uczynny, nieco zarozumiały, ale opanowany. Kłapołuchy jest smutny i ponury, analizujący wszystko pesymistycznie i widzący świat na czarno-biało, jednak w głębi duszy jest wrażliwy i marzycielski. Sowa jest przemądrzała, lecz wciąż z niewiedzą i myląca fakty. Mimo tego wciąż poczciwa, kochana i chętna do pomocy. Największą różnicę stanowi postać głównego bohatera, który zdecydowanie jest inny od tego, do którego przyzwyczaiła nas amerykańska adaptacja. Różnicę można dostrzec już z samego wyglądu, gdzie przypomina niedźwiedzia brunatnego niż uroczą maskotkę. Również w jego charakterze można dostrzec zmiany. Miś jest bardziej pewny siebie, bardziej odważny i zdecydowany. Mogłabym nawet stwierdzić, że jest to postać, która nie pozwoli sobie w kaszę dmuchać i ma swoje limity, co widać na przykład po jego mimice i jego częstym grymasie. Wtedy wygląda, jakby szykował się dowalnięcie kogoś w łeb.
Jest również o wiele bardziej żywszy i głośniejszy. W każdej scenie, w jakiej występuje, znajduje się w centrum uwagi i przyćmiała wszystkich innych bohaterów. Jeśli ja ci szum zapił, ci nie bieda! Dodatkowo określiłabym go jako bardziej agresywny. Tylko że mówiąc to, mam na myśli jego styl bycia, a nie jego czyny. Kiedy śpiewa, to jest to bardzo głośne i wyraźne do takiego stopnia, że można go już usłyszeć z daleka. Jeśli ja ci szum zapił, ci nie bieda! Kawa nie ma jej apiłki, da, da, da! W przeciwieństwie do amerykańskiego misia Puchatka, ten nie jest taki ciamajdowaty i spokojny, nawet kiedy stoi, czuć w nim ciągłe napięcie i energię. Wszystkie postacie, mimo różnych charakterów, tworzą razem bardzo zgraną paczkę przyjaciół, czy też taką dużą, różnorodną rodzinkę, która zapada w pamięci widza. Strona audiowizualna. A mówiąc już o designach, jak i ogólnie o stronie wizualnej, to jest ona jednym z najciekawszych elementów. Tła są tutaj surowe i ostre, narysowane kredką, mając na celu imitować rysunki dzieci. I to widać chociażby w detalach, na przykład kwiatach, które są uproszczone do prostych brył. I jak się okazało, było to zamierzone przez samych twórców. Dodatkowo paleta kolorów jest o wiele bardziej żywsza i różnorodna. Animacja jest uproszczona, nie jest aż tak płynna, za to nieco toporna. Mimo tego, jak najbardziej dodaje uroku krótkometrażówkom właśnie swoją prostotą, bo zdecydowanie taki styl animacji pasuje tutaj bardziej niż taki typowo disneyowski z milionami klatek na sekundę. Ruch jest ograniczony, ale mimo wszystko obrana przez twórców taktyka się sprawdza. Projekty postaci są... no są przeurocze. O, no spójrzcie na tego prysiaczka, co za słodziek. Wszyscy mają bardziej kreskówkowe designy, uproszczone do prostych kształtów, mimo tego bardzo czytelne i dalej przywołujące na myśl bajki i baśnie. Właśnie niesamowite w tych bohaterach jest to, że te projekty są tak proste, ale tak dobrze zaplanowane, przez co osiągają cel ustanowiony przez twórców. Każdy z nich ma dobrze przemyślany wygląd, który świetnie odzwierciedla charakter danego bohatera. Największą znowu zmianą jest tutaj Puchatek, bo tak jak w amerykańskim odpowiedniku bazuje on na ilustracjach Sheparda i tego, co ustanowił Schlesinger, to w sowieckiej wersji przedstawiony został jako niedźwiedź brunatny, potężne zwierzę z krwi i kości, bo wiecie, witamy w Rosji! No bo jak powszechnie wiadomo, jest on symbolem tego kraju i mam podejrzenia, że ten fakt mógł mieć wpływ na charakter i ogólne przedstawienie Puchatka w sowieckiej adaptacji, który, jak mówiłam wcześniej, nie jest już taki dziecinny, melancholijny czy ciamajdowaty. Muzyka jest naprawdę... ciężko mi napisać w sumie, co czuję, ale to jest takie niesamowite, ile nostalgii daje muzyka z tych shortów. Te krótkometrażówki oglądałam po raz pierwszy w 2012 albo 2013 i to uczucie nostalgii, które kopnęło mnie z całej siły prosto w moje serduszko, było przepotężne. Za każdym razem, jak słyszę tę muzykę, to mam takie uczucie, jakbym wracała do rzeczy, którą nagminnie oglądałam za dzieciaka. Ciekawostka. Podczas pisania tego scenariusza postanowiłam sprawdzić, kto odpowiedzialny jest za muzykę i piosenki. I okazało się, że skomponował je pan Mieczysław Weinberg, polski kompozytor, który mieszkał w ZSRR. W swojej muzyce, na przykład w motywie przewodnim, użył klawesynu, które według informacji, jakie znalazłam, był jeszcze nowym instrumentem ZSRR. I te intro grane na tym instrumencie dodatkowo dodaje tej swojskości i nieco oryginalności. Plus świetnie oddaje ton i charakter krótkometrażówek. Natomiast same piosenki są o wiele żywsze i głośniejsze niż w amerykańskiej wersji. Można powiedzieć, że przypominają muzykę graną do marszu. I najciekawsze jest to, że właśnie Rosja uważa, lub prędzej żartuje sobie z tego, że Winnie Puch jest pierwszym radzieckim raperem. Bo tak jak disneyowski Kubuś Puchatek przyczynił się do uroczych, spokojnych mruczanek, śpiewanek, tak Winnie Puch agresywnie i głośno recytuje do muzyki. Pokrótce wspomnę jeszcze o żartach, a raczej o ich timingu, bo to jest takie złoto. Te żarty są na tyle dobrze przemyślane i ich tempo i wyczucie są tak dobrze rozłożone, że praktycznie każdy z nich działa i serio potrafią wywołać śmiech. I na sam koniec pomówię jeszcze o dubbingu. To nie powinno być nic dziwnego, jak powiem, aby oglądać z oryginalnym dubbingiem, bo głosy są dobrane wybitnie i aktorzy idealnie odzwierciedlają charakter bohaterów. I tak, wiem, że są zmodyfikowane, ale mimo tego da się wyczuć tę pasję oraz tę energię, która bije od tych postaci. Czapka
laski z głów dla aktorów. I tutaj przytoczę ciekawostkę, bo nie wiem, czy wiecie, ale istnieje również polska wersja językowa. I tak się składa, że sama ją posiadam od tych dobrych kilku lat. Jak kupiłam ją za 5 zł w pewnym bardzo dużym sklepie, którego nazwa zaczyna się na literę A. I... No dobra, no to w takim razie sprawdźmy, jak ten polski dubbing brzmi. O mój Boże, jak mi tu gra... O Jezu, jak mi tu gra głośno, co jest? Chociaż w głowie mam trociny, mam. Z każdym rymem sobie radę dam. Dzień dobry, misiu. Dzień dobry, proziaczku. Słuchaj, nie masz przypadkiem balonika? Balonika? Poczęstować. Nie. I nie ma powodu tak wzesceć. Słyszałem już za pierwszym razem. Oczywiście, tego się spodziewałem. Dzień dobry, kochaniutki. Jakie nowiny? Smutne i okropne. Nie podoba mi się to, co usłyszałam. O mój Boże, nie! Nie wiem, co oni tam zrobili, ale średnio mi się to podoba i nie za bardzo pasują mi te głosy, jak i tempo wypowiadanych kwestii. Bo jednak w oryginalnym Puchatku było to tempo i taki nacisk, na przykład od Puchatka, który był bardzo żywą i dynamiczną postacią. Polska wersja nie jest jednak najgorsza na świecie. Ja jednak od siebie polecam wersję oryginalną, ale jak chcecie, to sprawdźcie sami i no, sami się przekonajcie. Podsumowanie. Tak jak już omówiłam wszystkie punkty, należy sobie zadać pytanie. Edy, polecasz rosyjskiego Puchatka? No oczywiście, że tak. To urocze shorty, w które włożono masę serducha. Jest to inne, ale również kreatywne spojrzenie na historię pluszowego misia, którego tak pokochał cały świat. Równie ciekawe i angażujące, a momentami lepsze niż amerykańska wersja. I najlepsze jest to, że reżyser disneyowskiego Puchatka obejrzał sowiecką wersję i potwierdził, że jest ona lepsza od jego własnej. Ja wybierać między nimi nie zamierzam, bo uwielbiam obydwie adaptacje. Błagam, czy może być coś lepszego niż dwa dobrze i ciekawie zaadaptowane Puchatki? Trzy dobrze i ciekawie zaadaptowane Puchatki. No ale dostaliśmy dwa, wystarczy nam. Ja w każdym bądź razie polecam. Jeżeli poszukujecie coś przepełnionego nostalgią, lekką i uroczą komedią, ciekawą oprawą wizualną, to Winnie Puch już na was czeka. Lećcie do niego w odwiedziny, tylko pamiętajcie, aby nie najeść się za dużo miodu, bo utkniecie w noże. Zabiję się za ten żart. Ja was wszystkich żegnam. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.